Także Radio Conchita, proszę Państwa, się wściekają te zwyżki, bo proszę Państwa, pieniędzy dawać nie chcą, teraz firmy nie płacą tak jak płaciły. Niby ta praca jest, ale siedzą na groszowym, każdy siedzi na groszowym, proszę Państwa, i już, jest. Boże. Skończyło się, proszę Państwa, babcie sranie, że każdy sobie życzył, wiesz, życzył sobie być. Każdy sobie życzył, wiesz, życzył. Każdy sobie życzył. Także Radio Conchita, proszę Państwa, o nic się nie pyta. Woda nastawiona na drzewie wrona. Koniec z mieszczaństwem. To już dawno było w librecie Czarnej Maski. Libretto, wiesz co to jest libretto? No, poczytaj sobie treść Czarnej Maski Pendereckiego. To się dowiesz, że koniec z klasą uprzywilejowaną. I to też jest powodem strachu. Nie wiem, czy ty sobie to wyobrażasz w ogóle, że to też należy do strachu. Strachu, temat główny Czarnej Maski Pendereckiego. Strach przed umieraniem, przed dżumą, tam zaraza była, tam się zaraza zaczęła, proszę Państwa. Wszystko było. Także, no cóż my możemy jeszcze dodać? Czarna maska była w Warszawie, potem oni manipulowali, że to była gdzieś w Gdyni, że gdzieś tam, wiesz, w Operze Bałtyckiej, że nie wiem, że trzeba było patrzeć się na to, co było tu i teraz, co było w Warszawie, w Teatrze Wielkim, co było. Co było i co spłyło. Właśnie. Także Radio Conchita nadaje, proszę być z nami, takie raje. Oni chcieli, wiesz, mieć nagrody jeszcze. Ja pamiętam, w pracach w biurach dawali też różne takie, ale dawali też kawa, herbata, nagrody, premie różne, wiesz. Jednym dawali, jednym nie dawali, bo to przecież wiadomo, że różnie było, bo za dużo nie było, a uprzywilejowana klasa była, proszę Państwa. No. Klasa uprzywilejowana była i już. I trzeba się umieć było dostosować do tego. Niektórzy się patrzyli na to, że więc im nie dają, dlaczego im nie dają. Oni są ważni, im nie dają, nie chcą dawać. Dlaczego tak jest na świecie? Nie wiem, czy wy o tym wiecie, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra. Proszę być. No. Trochę więcej modłów nie zaszkodzi, jak się pomodlisz, dobra baba. I tutaj te, i tutaj tamte puszczają. W Radiu Maryja też chcą się jakoś tak odmłodzić. Radio latające, obrotowe w ogóle, ruchome. Radio. I muszą się, i Krystyna Pawłowicz musi się zastanowić, skąd ten Zeus nad ołtarzem.